Zastanawiam się nad dynamiką tej naszej rozmowy, bo wydajesz mi się osobą, która, podobnie jak ja, bardziej lubi słuchać niż mówić. Tak, i właśnie ci chciałam zaproponować, że to ja będę ciebie pytała. Tak? Tak. Dobrze. Nie, bo to jest bardzo, to jest jakoś nie fair, uważam, że ty mi będziesz zadawał pytania, a ja odpowiadam. To nie jest, to nie ma tu równowagi. Okej, to w takim razie może umówimy się, że będziemy rozmawiać. Dobrze? Dobrze. To zacznę może od początku. Początek roku 95. Jestem w Teatrze Powszechnym, na widowni. Orzenek, spektakl. Tak, to była w którym grały w ogóle tuzy teatru. I nagle wychodzi młoda dziewczyna. Pyza straszna. Która gra tak inaczej. Tak, że po wyjściu z teatru pamiętam tylko ją. Ale naprawdę byłeś w 95. Na widowni powszechnej? Tak. No to było cudne przedstawienie. Orzenek jest takim tekstem, że tego w ogóle nie, chyba nie można zepsuć. To się tak dobrze gra. Można. Tak? Mhm. I myśmy to chyba grali, ja oczywiście zmyślam, jestem kłamczuchą i cyfry przekręcam, ale wydaje mi się, że graliśmy to paręset razy i byliśmy z tymi w Kanadzie, w Stanach. I wydaje mi się teraz, jak myślę po latach, że to była najcudowniejsza rzecz, jaka mi się mogła na początku trafić. Bo to było od razu na początku. To była pierwsza twoja rola w teatrze, pomijając dyplomy oczywiście. Tak. No i po pierwsze, byłam ja tuzy, jak powiedziałeś. Mhm. Świetny tekst, o czym wiedziałam, że jest świetny. Tylko dwie kanapy. Czyli nie było, nie wiem, stolików, kredensów, o które się można było gdzieś tam popierać. A jednocześnie duża scena tego teatru. Duża scena. Do tego jeszcze tuzy właśnie, które... Gajos, Pieczka, Żółkowska, Kępińska. Władek Kowalski, Jacek Braciak, wtedy jeszcze bardzo świeżutki jak Szczypiorek. Krzysio Stroiński w roli mojej służki, Edyta Olszówka. I te tuzy bardzo szybko pokazały mi, powiedziały, nie no, radź sobie sama, nie pomagamy ci. Reżyser też właściwie siedział cicho przy tych tuzach, za bardzo się nie wtrącał. I wtedy pomyślałam sobie, jak to tak, to dlaczego to tak, no przecież ja jeszcze nic nie umiem, to proszę mi pokazać, jak mam to zrobić, ja nie wiem i tak mnie samą zostawiacie. Mhm. I wtedy czułam się rzeczywiście bezradna, ale myślę sobie, że to był taki skok, rzucenie się na głęboką wodę, oni wiedzieli, co robią, tak jak się czasami dziecko tak myślisz, czy pływać, czy puszcza się gdzieś tam na narty, żeby zjechało, parę razy się przewróciło. I ten Orzenek, tak właśnie wspominam, że to była dla mnie taka właśnie jazda bez trzymanki. Ale czasami można utonąć. No to nie każde dziecko można tak wypuścić na głęboką wodę. Być może gdybym zaczęła tonąć się tam jakoś zachłysnęła, to bym podsunęliby mi pomocną dłoń, tak sobie myślę, a może nie, ale to wtedy wiesz, w tym zawodzie też tak jest, kto nie maszeruje, ten ginie. To prawda, ale rzeczywiście to było coś niesamowitego i pamiętam też moje wrażenie, że mnie się bardzo podobało, tylko ja nie wiedziałem, bo tak wniosłaś taką inną energię, że ja nie wiedziałem, czy powinno mi się to podobać. Rozumiesz? A bo mnie nie znałeś jeszcze. To było niesamowite. Bo takie jakoś, to dziwne było? Było w melodii. Oczywiście tam jeszcze się nakładała ta melodia rosyjskości, wiadomo, Gogola i wszystkiego, ale w melodii, w jakiejś takiej nieśmiałości, ale też obecności na scenie. Bo tak jak mówisz, że nie było mebli, ta scena była duża, jasna, więc wszystko było widać. Wokół biegały właśnie te tuzy teatru, a ty byłaś taka bardzo wyraźna. I jeszcze jak mówisz teraz, że to właściwie ty sobie to jakoś wymyśliłaś i to stworzyłaś, no to szapoba, naprawdę. Bo ja mam, wiesz co, myślę sobie, jeżeli tak chwilę mogę coś o sobie i wydaje mi się, że mam coś takiego, że nie mam za dużo czasami wyobraźni albo nie kalkuluję. I tutaj
Ja nie kombinowałam, jak to będzie odebrane wtedy w ogóle jeszcze, tylko wiedziałam, że ona musi, ta Agafia Tichonowna, być w jakiś sposób nieobliczalna dla nich też, że musi być mocna, ale trochę dziwna, bo do tej pory nikt jej nie chciał za żonę, ją tam trochę na siłę swatają. I to nawet zostało docenione, bo dostałam nagrodę za debiut i to się chyba podobało. Znaczy publiczność rzeczywiście szalała i się bardzo śmiała. Ale myślę, że wielka w tym zasługa i tego, że miałam partnerów, którym mogłam w oczy patrzeć i się tylko od nich odbijać. I bardzo dobrego tekstu. Bo też jak mówisz o tym, że ona, ta bohaterka została zostawiona sama sobie i ty też zostałaś zostawiona sama sobie, czyli zdublowało się. Tak, i też byłam taką 20, jakąś zaraz po szkole, przecież 20 chyba, nie wiem, 3-4-letnią pyzą jakąś taką też i trochę przecież zakompleksioną i taką pozamykaną, bo ja do tego zawodu trafiłam, no wiem, to zawsze dziwnie brzmi, jak gdzieś tam czytam wywiad, czy z Gajosem, czy z Radziwiłłowiczem, że się to robi z nieśmiałości, ale w pewnym sensie z nieśmiałości. Ja uważam, że jestem w dobrym miejscu, bo właśnie teatr i taka trochę czasami terapia przez teatr bardzo mnie do ludzi otworzyła i nauczyłam się, że nie muszę się tak zamykać, ale wtedy tego jeszcze nie wiedziałam i tego jeszcze nie wiedziałam bardzo długo. Wydaje mi się, że przez jakieś dobrych parę lat, żeby nie powiedzieć 10, było tak, że ja na przykład na przedstawienie, na spektakl nie byłam w stanie nikogo zaprosić, bo mi się wydawało, że może mi się nie udać, to może nie będzie to przedstawienie. Bardzo się jakoś tak krępowałam. Przy oklaskach zresztą też jeszcze przy orzeczku. Wtedy myślałam sobie, Boże, dlaczego tu się kłaniać, jak tu się kłaniać? Ale to było ja akurat piękne przy tej roli. I to tutaj pasowało, tak, to się tak, może jakoś szczęśliwie złożyło. Tak. Teraz już mam tak, że bardzo lubię mieć widza na swojego wybranego, ulubionego na widowni, grać dla niego. I bardzo lubię też oklaski, lubię się ludziom pokłonić, lubię im patrzeć w oczy. Czyli tego się musiałam nauczyć. I to mi też teatr da. A jeszcze wracam do tego słuchania, o którym zaczęliśmy na początku, bo mam wrażenie, że tak mi się wydaje, że aktorów można podzielić oczywiście na wiele grup, ale jeśli chodzi o słuchanie i patrzenie. Z grubsza. Tak, z grubsza. Bo są aktorzy, którzy budują swoją rolę i patrzą na ludzi. Siadają na przykład w kawiarnianym stoliku albo w jakimś miejscu i patrzą i wyłapują pewne rzeczy. Natomiast mam wrażenie, że ty należysz do tej mniejszej grupy, która tamta mam wrażenie, że idzie na łatwiznę. Natomiast wy kombinujecie bardziej, ale możecie też więcej zyskać, bo mam wrażenie, że ty usiądziesz przy tym stoliku w zatłoczonej kawiarni, ale nie będziesz na nikogo patrzeć, wgapiać się, tylko słuchasz. Tak. Mam wrażenie, że tak też jak jest, widzę to też jak jesteś na scenie, że ty bardzo, bardzo słuchasz partnerów, że jest nawet w twoim takim, masz taką falę w sobie, która wynika z dużej wrażliwości na to, co usłyszysz od ludzi i co sobie wyobrazisz z tego, co usłyszysz. Dziękuję ci bardzo, bo wydaje mi się, że to w tym zawodzie jest ważna cecha. Wydaje mi się, że trudno być aktorem, jeżeli się tego nie ma. Ja na przykład do tej pory bardzo, na przykład wydaje mi się, że nie mogłabym wziąć się jeszcze za monodram, chociażby dlatego, że nie miałabym partnera, na którym się mogłabym czasami zaczepić, jak alpinista na linie. Bardzo, bardzo to lubię, daje mi to jakieś też poczucie bezpieczeństwa. A zaczepienie się na publiczności, teraz jak mówisz, że już ona jest twoim przyjacielem bardziej. No lubię z niej zbierać, ale tego się musiałam nauczyć. Znaczy, ale to jest raczej, wydaje mi się tak, że aktor nad widownią jednak panuje. Że to ja jestem treserem, który musi widownię okiełznać i czasami jest... Chyba zazdroszczy bardzo. To jest bardzo miłe. Jestem akademikiem, wykładowcą i też lubię to ze studentami. Myślę sobie, że jeszcze lepiej mają muzycy rockowi, którzy mają taki stadion, cały, albo piłkarze, i którzy klaszczą, panują, jest fala oni, tak. Tysięczna. Ja największą widownię miałam chyba taką gdzieś tam, że to było 900 osób. Mój Boże, co to pewnie jest? W Stanach to były takie. W Stanach, jak żeśmy grali tam w Lincoln Center na przykład, tak, to rzeczywiście... Czy w teatrze w Kameri, w teatrze w Tel Awiwie, to była ogromna widownia, jest niesłychana energia. To pewnie też coś możesz powiedzieć jako akademik. Jeżeli czujesz, że to się przenosi na drugą stronę i oni ci odpowiadają, to się tym sycisz. I tak, po takich udanych przedstawieniach, udanych, zawsze pewnie mogłoby być lepiej, ale po takich, że czujesz, że jest to flow, że ta energia przepływa w tą i z powrotem, dźwięki, jakaś energia właśnie. To nie jest jakieś bardzo magiczne. To są jakieś takie fale, jak po prostu, fale radiowe. Tak. Jeżeli tak się zdarza,
to ja po takim przedstawieniu wracam do domu i jestem ucieszona i raczej nie zmęczona, zrelaksowana. Aha, natomiast jak zostaję w domu, zdarzało się tak, miałam takie wieczory, bardzo często jak dzieci były młodsze, zostawałam z nimi, czytałam im książkę. Bardzo lubię czytać książki dzieciom na głos, wiem, że to jest dla nich ważne i tak dalej, to o godzinie 9, a właściwie już o 19 czasami było tak, że łapałam oko i byłam dużo bardziej zmęczona. Do dzieci, no. Ale dzieci potrafią tę energię. Nie wiem, czy grałaś spektakle dla dzieci. Może to jakieś porównanie ciekawe. Nie, czy to jeszcze chyba dla dzieci mi się może nie dzieci tak oddają. Bo też jak powiedziałaś o tym, że aktor powinien mieć to, słyszeć, bo też jeśli patrzymy na aktorów, no to sobie myślę, że ci, którzy skupiają się tylko na patrzeniu, mogą być bardzo dobrymi odtwórcami. Natomiast ci, którzy patrzą i słuchają, mogą być twórcami. Paru rzeczy zazdroszczę, na przykład czegoś takiego, ja nie umiem parodiować, nie umiem naśladować, to jest za bardzo. Znaczy zawsze, jeżeli do czegoś dochodzę, że naśladuję, tak jak, nie wiem, Meryl Streep jest mistrzynią, ona zaczyna od melodii, potem każdy ruch, no to u mnie się to zawsze bierze od środka. Znaczy muszę sobie wyobrazić tak jakby pejzaż tej postaci i wtedy mi się czasami zdarza, że trafię w tony, natomiast nie umiem tak typowo małpować. Na przykład jeżeli jest reżyser, już to jest właściwie, nikt się nie odważa mi pokazywać, ale jeżeli zdarza się reżyser, który chce coś mi pokazać i chcę, żebym po nim powtórzyła, to ja się jakoś tak zawsze najeżałam, że nie umiem tego zrobić i właściwie mi się to nie udawało. No właśnie. Nie umiem tego, więc nie umiem powtarzać. Czyli musisz usłyszeć. Musisz usłyszeć i przetworzyć przez siebie. Ale raczej przez swoje flaki muszę przetworzyć. No ale to jak reżyser jest aktorem, bo oni często pokazują. No to mówi tak, no wiesz, tak ci pokazuje, ale to nie musi tak być. Ja mówię tak, ja wiem, ja to biorę ci sygnał, bo to czasami jest szybciej. On im w ten sposób może szybciej dać komunikat, ale ja to zrobię po swojemu. W tym sensie jestem taka trochę Zosia Samosia. Jeszcze sobie pomyślałem a propos tego debiutu i tego Orzenku. W ogóle bardzo się cieszę, że się spotkamy, że o tym ci powiedziałem, bo myślę, że naprawdę to zostało ze mną bardzo długo. My mamy poczucie, my aktorzy, no robimy teatr cudownie, bawimy się świetnie, jest energia wieczoru, potem to gdzieś tam zostaje w pamięci. Jak mi się zdarza, że ktoś pamięta, wiadomo, filmy zostają. Tak. Filmy czasami lepsze, gorsze seriale. Natomiast jak ktoś, zdarza mi się to już rzadko, bo jestem coraz starsza i ta publiczność, nie wiem, gdzieś może wyjechała za granicę czy co, jak zdarza mi się, że ktoś mnie zaczepi i mówi, ojej, byłem na tych trzech siostrach, co Agnieszka Glińska zrobiła w Teatrze Powszechnym na małej scenie. Ktoś to pamięta po latach, to było niesamowite jakaś... Ja też. Też. Zresztą uśmiechałem się, bo tak sobie pomyślałem, wczoraj sobie pomyślałem, że nie wiem, czy jesteś jedną z niewielu aktorek, które zagrały i w Trzech Siostrach, i w Czwartej Siostrze, ale zagrałam też w Orzenku oraz w Weselu, powinnam jeszcze zagrać w Ślubie i w Trzech Siostrach, popraw mnie, bo wydaje mi się, że u Maji Komorowskiej w szkole też zagrałaś, prawda? Dyplom, czy nie? Ale blisko, bo Maja Komorowska, ja przez to byłam długo specjalistką od rosyjskich sztuk rzeczywiście, Maja Komorowska robiła z nami Letników Gorkiego i tam grałam Warwary, a to nie mówię, że to też widziałam. Nie, bo akurat ja chodzę na wszystkie dyplomy już od i właśnie nie wiem, z jakiego powodu nie byłem wtedy on na tych waszych dyplomach. On był bardzo grany tylko parę razy akurat ten dyplom, króciutko. On był jako ostatni zrobiony w kwietniu i potem już szybko były wakacje. Ale piękną dekorację tam zrobiła Magda Maciejewska, brzozy mieliśmy na scenie i to się też dobrze grało. No to są fantastyczne przedstawienia. Ja bardzo lubię, bo tam studenci dają z siebie wszystko energia, i tak jest, i cały czas to jest. I teraz jeszcze mają większą scenę, wy nie mieliście. Teraz to jest tylko tam, graliście na duża scena, to był ten i teraz mała dlatego właśnie chodzisz na dyplomy? Nie dlatego, że wyłapujesz jakieś przystojne aktorki? Nie, chodzę, bo wiesz co? Chodzi o energię. Nie, chodzi o energię oczywiście, ale też od razu widać, kto na dyplomach. Kto... I potem sobie odhaczasz, że mi się wstaje, to się udało, miałem nosa, tak? Nie, to zapamiętujesz, to tak jak właśnie ten Orzenek. No bo widziałem w Powszechnym, zresztą świetny był ten teatr wtedy. Tak, to były jego bardzo piękne lata. I aż za dużo, myślę, tam was było po prostu, tych postaci. I widziałem mnóstwo spektakli, ale akurat to i właśnie to, że ty byłaś tam tak na świeżo i to była twoja pierwsza rzecz, także jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy się spotkać i mogłem ci o tym powiedzieć po tylu latach, tyle lat na to czekałem.